Złotówka Stanisława Augusta Poniatowskiego z 1767 roku, wybita na krążku trojaka. Jest to pozycja najwyższej rzadkości. Znakomicie zachowana, z bardzo dobrym detalem. Moneta nienotowana przez plagę Berezowskiego ani przez najnowsze wydanie Parchimowicza Brzezińskiego. Pozycja brakująca w największych zbiorach muzealnych Muzeum Narodowego w Warszawie i Krakowie. Zdecydowany unikat, który przez długie lata może już na aukcjach się nie pojawić.